Rozdział dwudziesty czwarty. Baczność, panowie. Jego eminencja kardynał oczekiwał wieści z Anglii, lecz nie nadchodziły inne prócz złych i groźnych. Chociaż Roszella była osaczona, choć zwycięstwo zdawało się pewne, dzięki ostrożnościom przedsięwziętym, a głównie z powodu tamy morskiej, nie dającej przystępu statkom do miasta oblężonego, jednak trwać mogła długo jeszcze. A był to wstyd niemały dla armii królewskiej i niedogodność wielka dla pana kardynała, który nie potrzebował już wprawdzie siać niezgody pomiędzy Ludwikiem XIII i Anną Austriacką, bo to już było zrobione, lecz musiał godzić pana Pierre poróżnionego z księciem Dangulem. Brat zaś króla, który dowodził oblężeniem przy rozpoczęciu, umył ręce od wszystkiego i pozostawił kardynałowi staranie o doprowadzenie go do końca. Miasto Roszella, pomimo niesłychanej wytrwałości komendanta, buntowało się po trosze, okazując chęć poddania. Komendant kazał powywieszać wichrzycieli bez sądu. Środek ten ochłodził zapalone głowy i nakłonił mieszkańców do wytrwania, pomimo widma śmierci głodowej. Śmierć ta wydała im się mniej gwałtowną niż zgon na szubienicy. Ze swej strony od czasu do czasu oblegający chwytali wysłańców z Roszelli wyprawianych do Buckinghama lub szpiegów tegoż starających się dostać do oblężonego miasta. W jednym jak w drugim wypadku sprawa kończyła się szybko na szubienicy, mówił kardynał i proces skończony. Zapraszano zwykle króla na ceremonię wieszania jego królewska mość przybywał słaby i omdlewający i obierał najlepsze miejsce dla przypatrzenia się operacji to go rozrywało nieco podczas długiego oblężenia lecz nudził się pomimo to śmiertelnie i ciągle mówił o powrocie do Paryża dosyć że gdyby z zbrakło było wysłańców i szpiegów jego eminencja z całą pomysłowością swoją znalazłby się w wielkim kłopocie czas upływał jednakże a roszelanie się trzymali Ostatni szpieg, jakiego pojmano, niósł list do Buckingama. W liście tym pisano, że miastu grozi zagłada, lecz zamiast pisać – jeżeli nie dacie nam pomocy przed upływem dwóch tygodni, poddamy się bezwarunkowo – pisano po prostu – jeżeli nie przyjdziecie przed upływem dwóch tygodni, pomrzemy wszyscy z głodu. Roszelanie całą nadzieję pokładali w Buckinghamie. Książę był ich mesjaszem – Widoczne było, że gdyby się przekonali, że nie mogą rachować na Buckinghama wraz z tą nadzieją i odwaga ich rozchwiałaby się. Czekali też niecierpliwie wiadomości z Anglii, które by doniosły, że Buckingham już idzie. Kwestia zdobycia miasta szturmem, rozbierana powielokroć na Radzie Królewskiej, odrzucana była zawsze. Naprzód dlatego, że Rochella uchodziła za niezdobytą, następnie kardynał pomimo wszystko, co o nim mówiono, wiedział doskonale, iż konieczność rozlewu krwi w tym spotkaniu, gdzie Francuz miał walczyć z Francuzem, była czynem cofającym politykę o lat 60, a kardynał w owej epoce uchodził za człowieka postępowego. Rzeczywiście, rabunek Roszelli i wymordowanie trzech do czterech tysięcy hugonotów, którzy by się dali zabić nieustępując, przypomniałyby za nadto w roku 1628 że świętego Bartłomieja z roku 1572. W dodatku ostateczny ten środek, jakiemu król, dobry katolik, nie miał nic do zarzucenia, upadał zawsze zbijany argumentem dowódców oblężenia – Roszella jest niezdobyta, można ją wziąć jedynie głodem. Kardynał nie mógł się opędzić złym przeczuciom z powodu Milady i on zrozumiał okrutny charakter tej kobiety, która raz pełzała jak wąż, to znów groźna była jak lwica. Miałaż by go zdradzić? A może umarła? Znał ją bowiem dosyć by wiedzieć, że czy z nim trzyma, czy jest przeciw niemu, czy jako przyjaciółka, czy jako wróg nie siedziałaby spokojnie bez przyczyny. Lecz skąd biorą się przeszkody? Tego nie mógł się domyśleć. Zresztą miał podstawę, by liczyć na nią. Odgadywał w przeszłości tej kobiety straszne tajemnice, jakie tylko pod cieniem jego purpury ukryć się mogły, i czuł dobrze, że była mu oddana dlatego, że czuła się bezpieczna pod tak wszechwładną opieką. Postanowił prowadzić wojnę sam, nie oglądając się na pomoc obcą. Budował w dalszym ciągu sławną tamę mającą za cel ogłodzenie Roszelli. Zwrócił wzrok na nieszczęśliwe miasto zamykające w swych murach tyle zapału i tyle bohaterstwa, a przywodząc na pamięć słowa Ludwika XI poprzednika swego w polityce, jak on sam był poprzednikiem Robespiera, powtarzał maksymę kuma tristanowego: dziel, a będziesz panował. Henryk IV, oblegając Paryż, kazał ciskać przez mury miasta chleb i żywność. Kardynał kazał rzucać świstki papieru, na których wystawiał Roszelanom, iż postępowanie ich dowódców jest egoistyczne i barbarzyńskie. Wodzowie mieli zboża pod dostatkiem, a nie dzielili się z nikim. Przyjęli za zasadę, że nic nie znaczy śmierć kobiet, dzieci i starców. Niech tylko ludzie zdatni do obrony murów będą silni i zdrowi. Dotychczas, bądź przez poświęcenie, bądź przez niemożność przeciwdziałania, maksyma ta, nie będąc uznana ogólnie, przeszła jednakże z teorii w praktykę. Kartki rzucane zachwiały ją teraz. Na kartkach było wypisane, że dzieci, kobiety i starcy, którym pozwalano z głodu umierać, są to dzieci żony i ojcowie obrońców miasta. Słuszne by zatem było, aby rozdzielano równo pożywienie i w jednakowym położeniu, jednakową zasadę w ogóle przyjęto. Odezwy te odniosły oczekiwany skutek. Skłoniły znaczną liczbę mieszkańców do pojedynczego porozumienia się z Armią Królewską. Lecz w chwili, gdy kardynał ujrzał już owoce swego pomysłu i radował się, że go użył, jeden z mieszkańców Roszeli zdołał prześlizgnąć się przez straże królewskie. A Bóg jeden wie tylko, jakim cudownym sposobem tak wielka była czujność Basompiera, Szomberga i księcia Dangulem, pilnowanych znów przez kardynała. Otóż jeden z mieszkańców Rosselli, powtarzamy, dostał się do miasta, a powracał z Portsmouth i opowiedział oblężonym, jako widział tam wspaniałą flotę gotową rozwinąć żagle w przeciągu kilku dni. Co więcej, Buckingham zawiadomił prezydenta miasta, iż na koniec Wielka Liga przeciw Francji doszła do skutku, a państwo całe jednocześnie zajęte zostanie przez armię angielską, cesarską i hiszpańską. List ten odczytywano na placach publicznych, kopie rozlepiano po rogach ulic, a ci nawet, którzy zaczęli rokować z królewskimi, zerwali układy, postanawiając czekać pomocy tak szumnie zapowiedzianej. Niespodziewane te wypadki popsuły szyki Richelieu i zmusiły go wbrew woli do zwrócenia oczu na drugi brzeg kanału, w stronę gdzie działała milady. W tymże czasie. Wolna od wzruszeń i kłopotów swego prawdziwego dowódcy, armia królewska pędziła wesołe życie. Nie brakło żywności w obozie, a tym bardziej pieniędzy. Półki rywalizowały w zuchwalstwie i wybrykach wesołości. Łapać szpiegów, wieszać ich, robić hazardowne wycieczki na Tamę lub na morze, obmyślać szalone projekty i wykonywać z zimną krwią takie były zajęcia skracające armii długie dni. Długie nie tylko dla oblężonych, trawionych głodem i niepokojem, lecz i dla kardynała, który ich ściskał blokadą jak obręczą żelazną, aby nie dopuścić pomocy ani posiłków. Czasami gdy kardynał, zawsze na koniu jak ostatni z żandarmów, wodził zamyślony wzrok po fortyfikacjach postępujących nie tak szybko jak pragnął, które wznosili pod jego rozkazami inżynierowie zwołani z całej Francji i gdy przy takim objeździe napotkał muszkietera z kompanii pana de Treville, zbliżał się i patrzył pilnie na niego, a poznawszy, że to nie jeden z czterech towarzyszy, zapuszczał gdzie indziej bystry wzrok i myśl potężną. Pewnego dnia toczony śmiertelną nudą, straciwszy nadzieję układów z oblężonym miastem, bez żadnej wieści z Anglii, kardynał wyjechał z obozu bez celu, jedynie w towarzystwie Kaisaka i Laudiniera, a postępując wzdłuż brzegów morskich, marzył, wpatrując się w ogrom oceanu. Jadąc tak wolno, stanął na wzgórzu, z wysokości którego ujrzał poza płotem siedmiu ludzi wyciągniętych na piasku, a dookoła nich próżne butelki. Czterej z nich byli to nasi muszkieterowie, oczekujący widocznie na głośne czytanie listu, jaki jeden z nich tylko co odebrał. Musiał list ten być bardzo ważny, skoro skłonił ich do porzucenia kart i kości leżących nieopodal na bębnie. Trzech ludzi było zajętych odkorkowywaniem ogromnej butelki wina z koliur. Byli to służący tych panów. Kardynał, jak wspomnieliśmy, był w złym usposobieniu, a wtedy nic go tak nie gniewało, jak wesołość innych. Dziwne miał uprzedzenie, że to, co go gniewa i martwi, sprawia otaczającym przyjemność skinął więc na Laudiniera i kaisaka, by się zatrzymali. Sam zaś zsiadł z konia i podsunął się do wesołej kompanii, bardzo mu podejrzanej, w nadziei, że piasek stłumi odgłos kroków, a płot osłoni go i że pochwyci choć kilka słów rozmowy, jak się zdawało, interesującej nadzwyczaj. Gdy był już o dziesięć kroków, rozpoznał na gaskońskie, a ponieważ wiedział już, że to muszkieterowie, nie wątpił, iż trzech z pomiędzy nich są to, jakich nazywano, nierozłączy. To jest Atos, Portos i Aramis. Łatwo pojąć, jak pragną usłyszeć, o czym rozmawiają. Oczy mu dziwnym zaświeciły blaskiem i jak kot skradał się do płotu. Nie pochwycił jeszcze słowa, gdy naraz odezwał się dźwięczny głos zwracający uwagę muszkieterów. – Baczność! Oficer nadchodzi! – zawołał Grimaud. – Odzywasz się głupcze jakiś! – rzekł Atos, unosząc się na łokciu i wzrokiem piorunując Grimauda. – Grimot nie dodał ani słowa, wskazał tylko palcem w kierunku kardynała i jego eskorty. Muszkieterowie zerwali się na nogi i skłonili się z szacunkiem. Kardynał pienił się ze złości. – Panowie muszkieterowie – rzekł – każą się pilnować, jak widzę. Czyżby się bali napadu Anglików? Lub też prości muszkieterowie uważają się za wyższych oficerów? – Eminencjo – Odparł Atos, on jeden bowiem zachował zimną krew w tym wypadku. Eminencjo, muszkieterowie, gdy nie są na służbie, piją i grają w kości, a wtedy są oficerami wyższymi dla swych lokajów. Lokaj, mruczał kardynał, którzy mają rozkaz ostrzegać panów o zbliżaniu się kogokolwiek, to nie są lokaje, to po prostu warta. "Wasza eminencja ma jednak dowód, iż gdyby nie ta ostrożność, bylibyśmy narażeni na niemożność złożenia mu uszanowania i podziękowania za to, iż raczył d'Artaniana do nas przyłączyć. ''D'Artanianie, ty, któryś właśnie pragnął wyrazić swą wdzięczność eminencji, zbliż się i korzystaj ze sposobności." Wszystko to wypowiedziane zostało z powagą i zimną krwią, odznaczającą Atosa w chwilach niebezpieczeństwa, a razem z wyszukaną grzecznością, dającą mu pozór godności iście królewskiej. D'Artagnan wyjąkał parę słów podzięki, które zamarły mu na ustach pod groźnym spojrzeniem kardynała. Wszelako, moi panowie. Ciągnął kardynał, nie odstępując od myśli pierwotnej i nie zważając, co Atos mówi. – Nie lubię ja, aby prości żołnierze, dlatego że służą w pułku uprzywilejowanym, udawali wielkich panów. Karność wojskowa jest dla nich taką samą jak dla wszystkich. Atos pozwolił kardynałowi skończyć, a skłaniając głowę na znak zgody, zaczął mówić – Eminencjo. Nie zapomnieliśmy karności wojskowej. Nie będąc dziś na służbie, sądziliśmy, iż wolno nam zabawić się według upodobania. Gdybyśmy jednak mieli szczęście otrzymać polecenie osobiste Waszej eminencji, gotowi jesteśmy do posłuszeństwa natychmiast. Widzi Wasza dostojność, mówił dalej Atos, marszcząc brwi, albowiem ten rodzaj indagacji poczynał go niecierpliwić, iż aby gotowymi być na wypadek alarmu, jesteśmy tu z bronią nawet. Wskazał na cztery muszkiety ustawione obok bębna z kartami i kośćmi. Wasza dostojność raczy wierzyć, dodał d'Artagnan, pośpieszylibyśmy na jego spotkanie, gdybyśmy przypuszczali, że to on zbliża się ku nam z tak małą eskortą. Kardynał gryzł usta ze złości. Czy wiecie, panowie, rzekł, na co wyglądacie, tak zawsze razem uzbrojeni i strzeżeni przez lokajów? Wyglądacie na spiskowców. O. – Co do tego wasza eminencja ma rację – odezwał się Atos. Spiskujemy, jak to już można było widzieć, lecz przeciw Roszelanom jedynie. – O panowie, umiecie politykować – rzekł kardynał, marszcząc brwi. – Znalazłoby się w waszych głowach dużo rzeczy, o których nie wiemy, gdyby można tam czytać, jak to wyczytaliście ten list schowany za moim nadejściem. Atosowi krew uderzyła do twarzy, przystąpił do kardynała i rzekł. Zdaje się, iż rzeczywiście podejrzewasz nas, Eminencjo, i że podlegamy prawdziwej indagacji. Jeżeli tak, to niech Wasza wielebność raczy powiedzieć, o co chodzi, a będziemy przynajmniej wiedzieli, czego się trzymać. A gdyby to było badanie, odparł kardynał, nie tacy jak wy podlegali mu panie Atosie i musieli odpowiadać. Mówiłem już, eminencjo. Racz pytać, gotowi jesteśmy odpowiadać. Co to był za list, który miałeś czytać, panie Aramisie, a który schowałeś? List od kobiety, eminencjo. — O, pojmuję! rzekł kardynał. Trzeba być dyskretnym z taką korespondencją, jednakże można ją pokazać spowiednikowi, a wiecie zapewne, że ja otrzymałem święcenia. Eminencjo. Odezwał się Atos ze spokojem tem straszniejszym, iż głowę narażał tak odpowiadając. List od kobiety, lecz nie nosi podpisu ani Marion de Lorm, ani pani de Gilles. Kardynał zbladł śmiertelnie, oczy mu dziko zabłysły, odwrócił się, niby chcąc coś rozkazać Laudinierowi i Kajusakowi. to widział to poruszenie i posunął się do muszkietów na które trzech przyjaciół patrzyło już z minami ludzi jacy nie dadzą się wziąć łatwo kardynał był samotrzeć muszkieterów razem z lokajami było siedmiu pomyślał zatem że partia nierówna tym bardziej iż miał to przekonanie że atos i jego towarzysze spiskują rzeczywiście nagłym więc zwrotem opanował gniew i roześmiał się wesoło no no zawołał. Jesteście mężni młodzieńcy, zuchwali przy blasku słońca, wierni w ciemnościach. Dobrze jest być strzeżonym, jeżeli drugich strzeże się uczciwie. Panowie, pamiętam tę noc, kiedyście mnie przeprowadzili do Czerwonego Gołębnika. Gdyby było jakie niebezpieczeństwo na drodze, w którą się udaje, prosiłbym, abyście ze mną jechali, lecz, ponieważ nie mam się czego obawiać, zostańcie, gdzie jesteście, dokończcie butelek i listu waszego. Adieu. Panowie. Dosiadł konia podanego przez kajusaka, pożegnał ich ręką i odjechał. Młodzi ludzie, stojąc nieruchomo, ścigali go wzrokiem i milczeli, aż im znikł z oczu. Następnie spojrzeli po sobie. Wszyscy mieli miny przerażone. Czuli dobrze, iż, pomimo łaskawego pożegnania, kardynał odjechał z furią w duszy. A to tylko uśmiechał się wzgardliwie. A gdy kardynał już nie mógł ich słyszeć, Grimaud za późno nas ostrzegł. Zawołał Portos, chcąc na kimś wywrzeć złość swoją. Grimaud chciał się tłumaczyć, a to palec na ustach i Grimaud zamilkł. Aramisie, czy byłbyś list oddał? Zapytał d'Artagnan. Byłem zdecydowany odrzekł Aramis głosem słodziutkim. Gdyby se żądał, był listu podać mu jedną rękę, a drugą przebić go szpadą na wylot. Spodziewałem się tego, rzekł Atos i stanąłem pomiędzy nim a tobą. Kardynał jest nieostrożny bardzo, odzywając się w ten sposób do ludzi. Można by myśleć, że miał jedynie w życiu do czynienia z kobietami i dziećmi. Kochany Atosie, rzekł D'Artagnan, podziwiam cię, lecz pomimo to my nie mieliśmy racji. Jak to? My racji nie mieliśmy, przerwał Atos. Czyjeż to powietrze, którym oddychamy? czy ocean, na który patrzymy, czy i piasek, na którym leżeliśmy. Do kogo należy list twojej kochanki? Czy do kardynała? Na honor. Człowiek ten wyobraża sobie, iż świat cały do niego należy. Staliście teraz, jąkając się, osłupieli upokorzeni jak przed Bogiem. Rzec by można, że bastylię ujrzeliście lub że meduza w kamienie was zamieniła. Kochasz kobietę, którą kardynał kazał uwięzić. Chcesz ją wydostać z rąki jego. Jest to partia, jaką rozgrywasz z jego eminencją. Ten list to twoje — A tu? Po cóż pokazywać a tu przeciwnikowi? Tak się nie robi. Niech sam odgadnie i owszem, o, my odgadujemy doskonale jego zamiary. — Rzeczy samej bardzo rozsądnie to powiedziałeś, Atosie — rzekł d'Artagnan. — Niechże nie będzie więcej mowy o całym zdarzeniu i niech Aramis czyta list kuzynki od miejsca, w którym kardynał nam przerwał. — Aramis wyjął list z kieszeni, towarzysze przysunęli się, a lokaje zajęli się na powrót butelką z winem. – Przeczytałeś zaledwie parę wierszy, zacznij od początku – rzekł d'Artagnan. – Kochany kuzynku. Zdecydowana jestem jechać do syny, gdzie siostra moja umieściła naszą kuzynkę w klasztorze karmelitek. Biedne dziecko pogodziło się z losem, przekonana jest bowiem, że tam tylko znajdzie zbawienie duszy. Sądzę jednak, że jeżeli nasze interesy familijne ułożą się po myśli, wtedy powróci ona do tych, których tak bardzo kocha tym bardziej iż wie o tym, iż myślą o niej bezustannie. Oczekując tej zmiany nie bardzo się martwi, pragnie jedynie listu od narzeczonego. Wiem, że ten rodzaj kontrabandy z trudnością przechodzi kraty klasztorne, lecz dałam ci już dowód zręczności w tej mierze, drogi kuzynku, i teraz podejmę się z ochotą zlecenia. Siostra moja zasyła ci podziękowanie za twoją stałą o niej pamięć. Miała bardzo przykre chwile do przebycia, lecz uspokoiła się na koniec trochę. Wysłała bowiem wiernego sługę tam, dokąd wiesz, aby pilnował jej interesów. Adieu Kochany kuzynku, pisz do nas jak możesz najczęściej. To jest, gdy będziesz miał pewność, że listy twoje dojdą rąk naszych. Całuję cię serdecznie. Maria Miszą. O ileż ja ci zawdzięczam, drogi Aramisie zawołał d'Artagnan kochana moja Konstancja mam na koniec o niej wiadomość żyje, jest bezpieczna w klasztorze, jest w Stynny, A to się powiedz mi gdzie leży z Kilka mil od granicy Alzacji, w Lotaręgi. Jak tylko oblężenie się skończy, możemy wybrać się w te okolice. Niedługo to nastąpi, mam nadzieję, odezwał się Portos. Dziś rano powieszono szpiega, który zeznał, że Roszelczycy zjadają już skórę z Przypuśćmy, że zjadłszy skórę, wezmą się do podeszew, to niedługo nie pozostanie im nic innego jak zjadać się wzajemnie. Biedni głupcy! – rzekł Atos, wypróżniając szklankę doskonałego Bordeaux, które, choć nie posiadało w owej epoce sławy dzisiejszej, niemniej na nią zasługiwało. Nieszczęśliwi bezrozumni, jak gdyby religia katolicka nie była najkorzystniejszą i najprzyjemniejszą ze wszystkich wyznań. A jednak – dodał smakując z upodobaniem wino – to dzielni ludzie. – Rami się, co ty u diabła robisz? – ciągnął Atos. – Chowasz ten list do kieszeni? – Trzeba go spalić, rzekł D'Artagnan, a nawet kto wie, czy pan kardynał nie ma sposobu wygrzebywania tajemnicy z popiołów. Z pewnością go posiada, odparł Athos. Cóż zatem chcesz zrobić z tym listem? zapytał Portos. Zbliż się, Grimaud, zawołał Atos. Grimaud wstał i słuchał. Za karę, że odezwałeś się bez pozwolenia, mój przyjacielu, zjesz natychmiast ten kawałek papieru, następnie w nagrodę usługi, jakąś nam oddał, wypijesz tę oto szklankę wina. Masz najpierw list, dalej gryź prędko. Grimot uśmiechnął się i z oczami utkwionymi w szklankę, którą Atos winem napełnił, pożył papier i połknął go. Brawo, panie Grimot, rzekł Atos, a teraz bierz i pij, możesz nie dziękować. Grimod w cichości połykał bordole, wzrok wzniesiony w niebo bardziej był wymowny przez cały czas miłego zajęcia. A teraz, rzekł Atos, jeżeli tylko panu kardynałowi nie przyjdzie do myśl otworzenia żołądka Grimodowi, to, jak mi się zdaje, możemy być prawie spokojni. Przez ten czas jego Eminencja odbywał dalej samotną przejażdżkę, mrucząc pod wąsami. Ci ludzie muszą do mnie należeć, muszą. Stanowczo. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl.